Nowe wyzwania w pielęgniarstwie i położnictwie. Taki był tytuł konferencji zorganizowanej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Zrozumieć cukrzycę czy wkucie centralne to tylko część zagadnień, z którymi zapoznało się pielęgniarki i położne z Bolesławca, Jeleniej Góry, Zgorzelca i Lwówka Śląskiego. Jest to jakby pewna forma integracji środowiska pielęgniarskiego. Myślę, że przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy, wymiana doświadczeń to jest też bardzo istotne. Poza tą wiedzą, którą pielęgniarki zdobywają poprzez wykłady, również rozmowy w kuluarach. Podczas konferencji, oprócz referatów z zakresu medycyny, poruszony został także temat stresu i braku motywacji do pracy. Ten problem, zdaniem Barbary Kozomaricz, pojawia się bardzo często. Każdy zawód, który się wiąże z pomocą drugiemu człowiekowi, jest obarczony niestety i stresem, i wypaleniem zawodowym. Mówimy o tym po to, żeby poznać sposoby radzenia sobie z tym stresem, nie dopuszczać do wypalenia zawodowego, wychwytywać te wszystkie objawy wcześniej, no i jakby reagować. Czwartkowa konferencja, jak mówi Ewa Kaczmarek z Komitetu Organizacyjnego, to szansa na podniesienie prestiżu bolesławieckiego szpitala. Liczy, że w przyszłości podobne spotkania będą organizowane nie tylko w Bolesławcu. Konferencja zbiegła się z obchodami Dnia Pielęgniarki i Położnej. Nam pielęgniarkom trzeba życzyć cierpliwości, wytrwałości, zdrowia przede wszystkim, bo jak sami Państwo wiecie, wiek nasz średni to jest 35 lat, młodej kadry niestety nie widać, no i chyba najbardziej zdrowia. Była to już czwarta tego typu konferencja zorganizowana przez Bolesławiecki Szpital.